Cześć, czołem, jak zwykle Michał z Władek Team. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy losować bardzo dużo rzeczy. Nie tylko prezent od sponsora. I tutaj sponsorem, tak jak widzieliście tam na dole w temacie, jest sklep wędkarski Red. Szacun dla nich, dali naprawdę sporo tego wszystkiego. Ale będziemy również losować drużynę, która poleci za free na Grauwela. Jak wiecie, my zawsze to robimy. I będziemy losować jeszcze dofinansowania, konkretne dofinansowania pieniężne dla trzech osób, które po prostu będą reprezentować też nasz klub na Belonadzie Ogólnopolskiej. Tam już chyba mamy 15 czy 20 ludzi zapisanych, więc naprawdę grubo będzie. Będzie to jedna z najlepszych Belonad, jakie do tej pory się odbyły. A ja Wam z racji na to, że właśnie w tym momencie, kiedy ja to mówię wszystko, na plaży we Władysławowej pobijamy rekord, ustanawiamy rekord Polski w wędkarstwie plażowym. Tutaj mam akurat taki puchar, takich pucharów mamy więcej. To jest dla zawodników, którzy będą uczestniczyć w ustanawianiu tego rekordu. Ale odwiedźcie nas tam. Słuchajcie, jesteśmy do 3 maja, bo to będzie 10 dni. 10 dób jesteśmy na plaży, naprawdę chłopaki tam marzną, ale mamy oczywiście swój namiot, mamy catering, mamy grilla nawet swojego, słuchajcie, mamy swoje nagłośnienie, oświetlenie, wszystko, co normalnie dyskotekę możemy zrobić. Przyjdźcie do nas, na pewno damy Wam jakiś fajny folder, mamy tych folderów naprawdę sporo. Mamy dużo fajnych gadżetów, także na pewno warto nas odwiedzić na tej plaży, warto dowiedzieć się coś ciekawego. No i zaczynamy ten prezent od sponsora. Ciach, jesteśmy w sklepie wędkarskim Red w Wejherowie, to jest nasz dzisiejszy sponsor. Za mną pan Witek, właściciel tego sklepu, ponieważ jest sezon trociowo-belonowy, no, pan Witek da nam troszeczkę tego sprzętu, tych blach na te belony nasze i trocie, które oczywiście za chwilę będą losowane w prezencie od sponsora. A zanim przekaże nam ten prezent, opowie troszeczkę o tym, co najczęściej wędkarze kupują i co najczęściej według niego sprawdza się na te nasze morskie trocie i belony. Panie Witku, zacznijmy może od tego, od tej dolnej półki cenowej. Co najczęściej właśnie wędkarze kupują na te trocie? No, często się też zrywają nam zestawy, więc no, z samego początku nie warto może atakować za 30 zł przynętami, nie? No nie, dokładnie. To właśnie jest... Część wędkarzy tutaj jest wierna tym tanim przynętom, część tutaj jest jednak tym lepszym, ale efekty mają jedni i drudzy podobnie. Wiara w przynętę czyni cuda. Z takich tanich przynęt, jeśli mówimy o trocie z brzegu, no to na pewno tabiasy jacksonowskie. To jest tam przynęta w granicach 10 zł aktualnie. Jest tam paleta z 7-8 kolorów, które to już od lat jest taka sprawdzona przynęta. Też coś w tym jest. Czyli tu byśmy mieli te najtańsze po tej stronie. Czy takie typowe łyżki też się stosuje? To znaczy akurat tu na belonie wiem, że ludzie też na to łowią i też mają efekty, aczkolwiek nie jest to klasyczna przynęta belonowa, bo klasyczna przynęta belonowa to będzie błystka smukła, wąska, gdzieś tam nie za bardzo wygrzbiecona, która nie będzie jakiejś tam miała takiej ostrej pracy w wodzie i to będzie taki klasyk, ale wiem, że nawet na zwykłą algę, czyli przeciwieństwo takiej przynęty, też można tą rybę złowić. Nie? Belony, a belony. Troć? No troć to raczej nie, to będziemy się trzymali raczej tego schematu wąskiej wahadówki, czy takiego woblera bezsterowego. Nie? Troć się odżywia gdzieś tam tym tubisem, szprotem, śledziem. Także te przynęty będą imitować te organizmy. Nie? Okej, okay. I będziemy powoli napełniać to nasze pudełko. Pudełko, które weźmie udział też w losowaniu. I tutaj taka ciekawostka, te przekładki są antykorozyjne, tak? Tak, to jest pudełko Flambau. Jest różne są modele tych pudełek, różne wielkości i one charakteryzują się, że mają takie przekładki niebieskie nasączone jakimś takim antykorozyjnym składnikiem, które powodują, że te przynęty morskie nam tak szybko nie rdzewieją, kotwice i błystki. Tu zaczniemy może od takiej gdzieś tam najtańszej przynęty jacksonowskiej, taka imitacja tobiasza, w miarę taki kolor fajny. Dokładamy jedną taką, podobna grupa cenowa, to już bardziej taki śledzik niebieskawy, to nam się sprawdzi i na trocie i na belony na pewno, bo belony to oprócz srebrnego to dodatki jakieś niebieskie, zielone jak najbardziej się sprawdzają. Wtedy taki klasyk, o który klienci najczęściej pytają,
To jest taka jacksonowska ukla dzielona, czyli z jednej strony ma taką łuskę na całości, z drugiej jest gładka i to w zasadzie w tym momencie najczęściej sprzedawana błystka, dwójka albo trójka. Ona może biła tą błystkę, która się sprzedawała 2 lata temu, czyli taka ukla holo, holograficzna. No tego szło naprawdę setki albo tysiące. To dokładamy to. Dołożymy jeszcze takiego klasyka, czyli Abu Tobi. Tu gdzieś był taki fajny miedziany kolorek. Miedź też bardzo często jest poszukiwana, w ogóle w trollingu fajnie się to sprawdza. Ale to na troć bardziej, czy na tą belonę naszą? To i na troć, i na belonę. To, chociaż bardziej to z przeznaczeniem na troć bym tu optował za tym. Mhm. Teraz trochę taka z tych trochę lepszych przynęt, to dołożymy może takiego fantoma z tą muchą, z takim żółto-fioletowym poblaskiem. Podobno ten kolorek się fajnie sprawdzał. Tutaj, jak już jesteśmy na dole, to te tabiasze, no tu akurat jest dylemat, który kolor dołożyć, bo wszystkie się sprzedają i na wszystkie ludzie łowią i to też jest kwestia jednego sezonu sprawdzały się te tak zwane marchewki, jednego te czyste, w zeszłym roku bardziej te zielone, właśnie takie tygrysy zielone, to był przebój. Także co byśmy tutaj nie włożyli, jest szansa na rybę. Teraz z takich trochę tutaj lepszych przynęt, a to damy jeszcze takiego Hansen Pilgrim, to będzie bardziej taka może przynęta do trollingu, srebrna z niebieskim i troć i belona w to na pewno nie pogardzi tą przynętą. I tu z takich lepszych to z tego Solf Krokena, jaki tu kolorek jeszcze dołożyć. A może takie stare srebro, powiedzmy, jakby była jakaś słoneczna pogoda, czysta woda, może coś takiego. Z tych Gret Heronów to damy, tak jak mówiłem, te kolorki, które się na pewno sprawdzały. I tu jeszcze ten taki nowy kolor, czyli taki miedziany lekko. Takie 3 dołożymy przynęty. Jak jesteśmy przy tematyce przynęt, to nie można zapomnieć też o przynętach Adama Kaczmarka, czyli tak zwane rewy. Na pewno każdy, kto tam łowi na zatoce, zna te przynęty. Klasyczny taki kształt, taki jak powinien być. Czysta i z taką nakładką. Te z nakładką to taka trochę bardziej wyrafinowane, lepiej się to sprawdza podobno, aczkolwiek jedne i drugie na pewno coś złowią. Może coś jeszcze z takich damy przynęt trollingowych, to tu te akurat nowe przynęty, takie Toby Salmo. Bardzo te kolory są takie naprawdę fantazyjne i kuszą, jak nie rybę, to wędkarza na pewno. A tu jeszcze dorzucimy przynętę, do której jakoś tam mam słabość, bo na nią parę ryb też mi się udało złowić. Dega Bright, taka w takie holograficzne paski, albo była też w takie kropki. Mi się akurat to osobiście sprawdzało. Ale to już trociowa taka na wczesną wiosnę. Hold up. No i jesteśmy z powrotem w naszym Władkowym biurze. Słuchajcie, no mamy to pudełko, mamy tą masę tej blachy. Kurczę, normalnie aż nie wiem, co z tym zrobić, wiecie, bo nie dam rady wam to drugi raz pokazać. To, co widzieliście po prostu na tym filmie, to fizycznie jest tutaj. Spróbuję to po prostu powrzucać z powrotem do tej reklamóweczki. Słuchajcie, jest tego bardzo dużo. Także sklep wędkarski Red bardzo, bardzo fajnie się postarał. Sporo jest, tak jak pewnie widzieliście na tym filmie, sporo jest takich przynęt, no
troszeczkę droższych, tak? 24 zł, słuchajcie, za blachę, no to już jest coś. I takich blach jest dosyć sporo. Jest też takich, no i oczywiście mamy też to pudełko. Pudełko dosyć fajne, także na pewno się przyda komuś. Także ta reklamóweczka z tym wszystkim za chwilę poleci do jakiegoś zawodnika Władek Team. A ja chciałbym Wam pokazać puchar, w którym dzisiaj będziemy łowić tego zwycięzcę. No, ależ mi się udało to wykręcić fajnie. Słuchajcie, mamy puchar, który w zeszłym roku zdobyła nasza drużyna. Oddalę Wam to tak troszeczkę, bo widzicie, że się znowu nie mieści w kadr. Zdobyliśmy go w zeszłym roku na ogólnopolskiej Belonadzie. Tamta Belonada to była 14 edycja. W tym roku mamy 15 edycję. Jeszcze się można zapisać, także słuchajcie, nic nie stoi na przeszkodzie. Chłopaków z Władek Team będzie tam 15-20 osób, więc naprawdę w zeszłym roku nie mogliśmy zebrać dwóch ekip, a w tym roku naprawdę klub się bardzo mocno rozwija, bardzo prężnie. W tym roku mamy już 5 ekip, no tworzy się 6, więc naprawdę jest bardzo, bardzo zacnie. Zresztą wiecie, no sami widzicie jak to wygląda. Przed chwilą mieliśmy KLS-a pierwszego w Lubiatowie w sobotę i no jak było? No jak zwykle, Władek Teamu było jak najwięcej, było od groma, że tak powiem. Będziemy mieli teraz Grauwela, no i znowu wiecie, no, ponad 20 ludzi będzie z Władek Teamu, tak jak widzicie Belonada, praktycznie połowa ludzi to jest Władek Team i powoli zaczyna to tak właśnie wyglądać, że no, nas jest po prostu wszędzie pełno, taka jedna wielka szarańcza, także no, zdobyliśmy ten puchar w trójkę. Tutaj macie nasze fejsy. Słuchajcie, no bardzo jestem szczęśliwy, że no tutaj Mirek Gola tak troszeczkę mnie do tej swojej drużyny wrzucił, ponieważ Mirek bardzo dobrze łowi belony, ma swoją łódkę i jeżeli jest ten sezon belonowy, to on po prostu cały czas, codziennie w zasadzie haczy te belony biedne tą swoją łódką. No i tutaj szacun dla Mirka, pokazał mi jak się łowi te belony w trollingu. Belonada Pucka to była moja czwarta wyprawa na belony po prostu i wiecie, może szczęście początkującego, bo na tamtej belonadzie zdobyłem 5. miejsce w klasyfikacji indywidualnej, więc naprawdę no ledwo co, abym załapał się na podium, nie? No i nałowiłem, no jeżeli chodzi o nas Władek Team, najwięcej tych belon. Bardzo fajnie mi się podobało, także do końca miesiąca można się jeszcze zapisać. No i zaczynamy losowanie, pierwsze nasze tutaj losowanie, bo tych losowań dzisiaj będzie 3. Przypomnę, prezent od sponsora, który dostaliśmy od sklepu Red. Potem będzie trójka, która za free poleci na Grauwela. A na koniec trójeczka, która dostanie zacne, fajne dofinansowanie do ogólnopolskiej belonady. Także lecimy! No i jesteśmy w tym najlepszym punkcie dzisiejszego programu, czyli to losowanie tego prezentu od sponsora. Tak jak wiecie, mamy ogromny puchar, to jest jedno utrudnienie. Drugie utrudnienie to jest to, że zaczyna po prostu być trochę dużo tych zawodników i już mi się nie mieszczą na kartkach. Mamy dwie kartki, oczywiście tam nie ma ani jednego imienia zdublowane. Mieliście przed chwilką, mogliście, że możecie się cofnąć, zrobić sobie pauzę i będziecie wtedy ok, wszystko wiedzieć. No, spróbuję to jakoś tak zrobić, żeby żaden fistaszek mi nie uciekł. A to może być dzisiaj trochę ciężko, ale ok, lecimy. O. Jest dobrze. Na razie wiecie co? Ja nie widzę, żeby coś tutaj było nie halo. Tak jak wiecie, komisja gier i zakładów przygląda się nam. O, z tymi dwoma to będzie problem. Dotnę ich za chwilę. O, dwóch odpadło, ale ja widzę. Są tutaj. Kucharski. Kucharski nam odpadł. Chyba ktoś jeszcze, co? Czy nie? Czy tylko jeden? Nie ma, tylko jeden był. No i mam tutaj tych dwóch, Przemek i Włodek. Macie za długie, kurczę, imiona i nazwiska. Musimy Was po prostu jakoś skrócić. Będziemy mieli, może zrobimy w przyszłości po prostu nie Włodzimierz i Przemysław, tylko Włodek i Przemek. Dobra, to jest jedna kartka poszła. Lecimy z drugą. O, i jedziemy. Ta sama sytuacja. Nazwiska oczywiście się, wiecie, nie dublują, także tutaj nie ma jakichś takich problemów.
O, tutaj jest nieco łatwiej to zrobić, ponieważ nie ma włotka. Był na poprzedniej kartce. Dobra, ok, pusto jest. Także przystępujemy do losowania. Sprawdzam, Jarek Worach i Michał Bolda mnie ogląda w trybie live. Także super, szacun. Szacun, że mają po prostu czas. Dobrze, i teraz tak. Wylosujemy z tych ludzi jedną osobę, która otrzyma prezent od sponsora, od naszego sponsora głównego, czyli w tym momencie jest to, w dzisiejszym odcinku jest to sklep wędkarski Red z Wejherowa. Ja zamykam oczy. O, zobaczcie, tutaj to wszystko ładnie jest. O. Dobra, zamykam oczy. Coś zaraz wylosujemy. Pamiętoszę, bo tutaj akurat mogę sobie pozwolić, bo za chwilę będziemy robić kolejne losowania, one będą nieco inaczej wyglądać. Ale dobra, no czekajcie, tak, trochę niech to tam nam ucieknie. Co mam? Jakieś mam? O, cicho, jeden bym miał. Sprawdzę, czy jest jeden. Ok. Jeszcze raz dokładnie sprawdzę, czy to na pewno jest jeden pistaszek. Jest, otwieram oczy. I teraz tak, tą nagrodę od sklepu wędkarskiego Red wygrała o, Marcelina Wawrzyniak. Nasza nowa juniorka, 14 lat ma, z głębi Polski. Tak jak wiecie, zawodnicy Władek Team to nie są tylko zawodnicy, którzy tutaj na miejscu wędkują w naszym pięknym morzu. To są zawodnicy, którzy przyjeżdżają z daleka i szacun dla nich. Także szacun dla Ciebie, Marcelina. Wygrałaś super fajną nagrodę, wartą parę dobrych stówek. No i oczywiście dziękujemy, że razem z tatą wstąpili się do naszego klubu. Powiem tylko tak, że pana ojca Marceliny poznałem na festiwalu Dorsza, żeśmy sobie wtedy fajnie połowili. Wyrzucam to wszystko, zobaczcie, jest pusto i przystępujemy do kolejnego losowania. Hold up. Tak jak wiecie, nasz klub jest dosyć prężnie działającym klubem. Udowodniliśmy to w zeszłym roku. Mieliśmy pełną masę dosłownie dopłat do różnych startów w zawodach. Wiecie, u nas reprezentacja na przykład to na wszystkie w zasadzie zawody surfcastingowe leci za free. Na zawody typu, nie wiem, Grauwel też leci za free, jakieś festiwale Dorsza i tak dalej, są dopłaty. Naprawdę, tych trzech, co według rankingu, tam macie ranking Władek Team, oni zawsze mają fajnie, zawsze mają albo za free, albo mają dofinansowanie do startów, także na tą sportowość bardzo mocno kładziemy nacisk. Na Grauwelu natomiast, który po prostu będzie teraz w maju, mamy tak, oczywiście nasza reprezentacja leci za free, tych trzech najlepszych, 6 juniorów leci za free, i teraz będziemy losować jeszcze dodatkowe 3 osoby, które też polecą za free. Dokładnie to będzie wyglądać tak, że wylosujemy 3 osoby i później będziemy mieli jeszcze 5 zapasowych osób, w razie czego wiadomo, no nie każdy może na tego Grauwela jechać, ponieważ na przykład ma pracę jakąś, tak? Ja na przykład no, nie będę mógł być na Grauwelu, bo jestem w pracy. Wiadomo, to się po prostu zdarza, więc no, jest 5 rezerwowych. Tak samo mieliśmy w zeszłym roku, zrobiliśmy. Tutaj macie filmik, możecie sobie zobaczyć, jak to w zeszłym roku wyglądało. Na naszej majówce mieliśmy wtedy losowanie do Grauwela ludzi. Taka sama sytuacja, też było losowanie, wtedy Józek, nasz kolega niewidomy, losował. No, a teraz z racji na to, że mamy prezent od sponsora i tak, wiecie, opanowane mamy to losowania i te wszystkie komisje rewizyjne i to wszystko, wszyscy patrzą mi na ręce, więc myślę, że możemy sobie pozwolić na to, żeby to teraz po prostu wylosować. To jedziemy z koksem, poprzednio mi tam jeden fistaszek odpadł, teraz postaram się bardziej, żeby żaden fistaszek mi nie odpadł, gdzieś tam nie spadł. Tutaj znowu mamy niestety Włodzimierza i Przemysława, więc kurczę, znowu na nich będzie musiał być, będę musiał troszeczkę spauzować. Ręce mi się trzęsą, wiecie, ale bo to muszę tak robić, żeby mi ten puchar nie zleciał. A trzymam go na kolanie i to jest taki mały problem w tym. O, cicho, Włodek. Przemek, off. No muszę faktycznie następnym razem skrócić Wam te imiona. O, Grzegorz, jest, wleciał, dobra. Wszyscy są w środeczku. Wszyscy są w środku.
I wygląda to w ten sposób. Losujemy trzech ludzi plus pięciu dodatkowych, czyli powiedzmy jak tych, co są w tej pierwszej trójce, tych trzech pierwszych szczęśliwców. Jeżeli na przykład któryś z nich nie może, no to wtedy czwarty wchodzi, czyli ten pierwszy z rezerwowych. Jeżeli któryś z tych trzech szczęśliwców jest i tak w naszej kadrze, która leci za free, no to wiadomo, no, że nie będziemy tego dublować, dajemy następnego. Oczywiście te starty teraz są opłacane przez nasz klub. Dodam tylko, że zawsze 13 zawodnik według rankingu Władek Team jest tak zwanym szczęściarzem i on ma 50% dofinansowanie nawet do tych drogich imprez. Czy to będzie, nie wiem, Festiwal Dorsza, czy to będzie Grauwel. Naprawdę, słuchajcie, no czy to będzie nawet Balonada. To są już takie imprezy za parę dobrych stówek. No oni oczywiście mają to z tym dofinansowaniem 50%. I teraz ja będę po prostu tak, o, żeby było jeszcze fajniej, posmaruję to klejem i jak wylosuję jakiegoś fistaszka, po prostu go nakleję. Tak, żebyście na koniec mogli ładnie to wszystko zobaczyć. Ten odcinek, tak jak widzicie, no niestety troszeczkę dłuższy będzie, no ale coś za coś, mamy tego wszystkiego bardzo dużo i tylko się cieszyć, nie? Dobra, zamykam oczy. Zamykam oczy i może tak, żeby już tego tam nie wysypywać, nie miętosić. Mam jakiegoś jeden fistaszek. To jest nasza osoba numer jeden. Łukasz Król. Łukasz Król. Pyk. Ok, jest. Lecimy dalej. Ok. Jest drugi fistaszek. Drugi to jest Mirek Gola. Ja jej tutaj naklejam, także za chwilę Wam to wszystko ładnie o tak pokażę. Lecimy dalej, żeby nie tracić czasu. Mirek, no kurczaki, no pewnie Ty się ucieszysz, co? Za free, ale Ty i tak jesteś wysoko, czy nie? Ja nie wiem, w zeszłym roku byłeś wysoko, kurczę, teraz mogłeś trochę nie być wysoko, mogłeś spaść. No i na przykład trzeci, to jest Michał Chińskie, to jest nasz junior, który i tak leci za free, więc już wiemy, że na pewno jedna osoba teraz, którą teraz wylosuję, wejdzie i tak do tej trójki. Ok, pyk, mam. Maciej Kucharski. Na razie to tak wygląda. Maciej Kucharski, czyli no co? Ty jesteś szczęścia. Dobra, ok, zamykam oczy, wiecie, bo się zagadałem. Lecimy dalej. O, dobra, jest. O, dwa mi się wylosowało. A niech będzie dwa, będzie szybciej. Grzegorz Okonek, proszę bardzo, na drugim. Jest jeszcze Jacek Binaś, też jest. I jeszcze dwie osoby rezerwowe. Postaram się pojedyncze, wiecie, losować, żeby już nie było, że jakaś ktoś tam jest wyżej od drugiego. Klaudiusz Bartnicki i ostatni. No, troszeczkę tam się pogięły, ale o to chodzi, słuchajcie. I ostatnim z tych rezerwowych będzie Zbyszek Graf. Ok, tak wygląda dofinansowanie do Grauwela, tak jak mówię, 100%. W tej kolejności są ludzie brani pod uwagę, czyli jeżeli ktoś z tej pierwszej trójki nie może, czwarty wchodzi na ich miejsce i jest fajnie. Tak jak widzicie, nikt, ja siebie nie wylosowałem, więc tym bardziej jest dobrze. Może to świadczy o tym, że po prostu no, jest po prostu wszystko tak, jak powinno być. Dobra, ale tak, to jest to losowanie numer 2. Pusty. Jeszcze jest jedno losowanie. No, słuchajcie, no trzeba powiedzieć jedno. Nasi zawodnicy mają po prostu sobie za dobrze. No i ostatnie losowanie w dzisiejszym dniu. Sprawdzam, ile osób patrzy mi na moje łapki w trybie live. Dwie osoby. To wystarczy, żeby nie było żadnych, wiecie, przekrętów. Teraz będziemy losować dofinansowanie od klubu do startów w Belonadzie Ogólnopolskiej. To dofinansowanie to jest po prostu 100 zł na głowę i oczywiście jest też takie dofinansowanie, że szczęściarz Władek, rankingu Władek Team, który jest na miejscu 13, on ma 50% dofinansowanie, czyli w tym momencie, zobaczcie, szczęściarz dostanie większe dofinansowanie niż ci, co tutaj wylosujemy, bo oni dostaną po stówce, a szczęściarz dostanie teraz, nie wiem, 180 zł, czy jakoś tak. Także naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie, tak jak wiecie, stawiamy na tą
na tą sportowość w klubie. O, oczywiście kartki są wszystkie identyczne, tak to wygląda. Możecie sobie sprawdzić, zrobić pauzę, przewinąć. Ja biorę znowu moje super nożyczki i słuchajcie, no te puchary są za duże i mi się to wszystko przewraca. A może tak będzie najlepiej. O, dobra, lecimy. O. Podobna sytuacja, wiecie, będzie jak z Growelem, czyli losujemy kilka tych nazwisk. No dokładnie będzie tak jak przy Growelu, czyli 3 nazwiska plus 5 rezerwowych. Jedziemy, druga karteczka. Jak tam dacie radę, to oczywiście zróbcie sobie pauzę. Dodam tylko, że te losowania, które teraz mamy, to są dodatkowe losowania. Czyli jeżeli ktoś no wygra takie dofinansowanie do Growela, czy dofinansowanie do puckiej belonady, znaczy do tej ogólnopolskiej belonady, to jego nazwisko dalej może być losowane w kolejnych zawodach. Jedynym nazwiskiem, jedyną osobą, która w tym momencie no nie będzie brała udziału w kolejnych losowaniach prezent od sponsora w tym roku, będzie oczywiście Marcelina, bo ona przed chwilą wygrała już ten prezent od sponsora, ten duży, tak to nazwijmy, i w tym momencie no ona drugi raz już nie może według regulaminu wygrać drugiego prezentu, a ludzie, którzy mają dofinansowanie w tym momencie do belonady, przed chwilą do Growela, ci oczywiście mogą skorzystać z tego, czyli na przykład w dzisiejszym odcinku, jakby Marcelina miała jeszcze większą taką może nie szansę, ale po prostu szczęście, to mogła wygrać dofinansowanie do Growela, do belonady ogólnopolskiej, no i zgarnąć tą nagrodę od naszego sponsora. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj o, karteczki, nic nie wypadło, lecimy, czyli tak jak wcześniej, 3 osoby najpierw losuję, które są 1, 2, 3, potem rezerwowych. Dobra, lecimy. Szkoda czasu. Pierwsza osoba, która będzie miała dofinansowanie do belonady, to jest Ania Pomiczyńska. Super, Aniu. Słuchaj, także ty się zastanawiałaś, czy brać udział w belonadzie, a już widzisz, że chyba musisz. Coś trzeba wykombinować, żeby jechać. Chyba ten nasz skład będzie większy, wiecie, niż 15-18 osób. Dobijemy do 20. Błażej Miller. Również dofinansowanie 100 zł do belonady puckiej. Lecimy dalej. O, 2. Niedobrze. Wrzucam z powrotem. No, wiecie, one są dosyć długie, te paski, się tak może zdarzyć. Przemysław Staniszewski. Doklejam. Na tą chwilę mamy coś takiego. Lecimy teraz rezerwowi. 5 osób rezerwowych. O, okej, okay. No tutaj mogę sobie pozwolić na to, że może by 2 były, no są 2, ale pierwszy, który tak jak widzicie, o, jak wyciągnę, o, jest zwrócony w moją stronę, Michał, chińskie. Słuchaj, ty to masz chyba szczęście, nie? No, no masakra, no przed chwilą miałeś Growela, teraz masz, widzisz, tutaj belonadę, Piotr Cejnowa, wiem, że w belonadzie będzie uczestniczył, no jakby tam się coś tej pierwszej trójce pogmatwało, to oczywiście Piotr może wskoczyć, jest drugi z rezerwowych. Bierzemy, oj, mam tutaj więcej fistaszków, chyba się jakoś skleiły, wrzucam je z powrotem, mieszam, potrzebuję jeszcze 3. Jeszcze więcej, dobra, jeszcze raz. Aj, jejka, jejka, to będzie bardzo długi odcinek. Lecimy, no już, a nie, poczekajcie, bo będę patrzeć, a już tak patrzyłem, żeby po jednym losować. Dobra, jest jeden. Tomek Ustarbowski. Dobra, jeszcze 2 osoby. Słuchajcie, już nawet jestem zmęczony, wiecie, tym losowaniem. A wy pewnie też, trochę to nudne, nie? Dalej jedziemy. Krzysztof Kuk. To jest oczywiście ksywka facebookowa, ale okej, okay, niech jest. Krzysiu wie o co chodzi. My też wiemy, o kogo chodzi. I ostatnia osoba. No. Okej, okay, jest jeden fistaszek. Józek Florek, czyli Józku, ty jesteś ostatnim z rezerwowych na ogólnopolską belonadę. Tak to wygląda. Pokażę jeszcze z powrotem Growela. Mam nadzieję, że tutaj zastrzeżeń żadnych nie ma po prostu do tego losowania jednego, drugiego, jak i tego pierwszego.
Mam tutaj informację od komisji weryfikacyjnej, łapka w górę, także znaczy, że jest dobrze. I słuchajcie, to by było na tyle. Zapraszam oczywiście za miesiąc, z każdego 24 danego miesiąca, godzina 19, prezent od sponsora. A w przyszłym miesiącu naprawdę będzie taki prezent, że wszystkim kopary opadną. Cześć.